event na żywo, nowości o powrocie rozdziału drugiego, masa darmowych nagród, w tym darmowych skinów, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu eventu na żywo i już niedługo na wieży, która znajduje się obok zamku Duma, ma wyświetlać się specjalny hologram z doktorem Dumem, który będzie się na was patrzył. I najprawdopodobniej będzie to podbudowanie pod event, który zakończy obecny sezon, mimo tego, że obecny sezon tak naprawdę dopiero się zaczął. No i też dokładnie jeszcze nie wiemy, kiedy takowa zmiana się pojawi. Natomiast no, wiemy, że takowa się pojawi chociażby ze specjalnego traileru, który Fortnite ostatnio nam przypadkiem udostępnił. No i oczywiście też całe właśnie końcowe wydarzenie po części może być jakoś związane z Galactusem. Natomiast osobiście wydaje mi się, że właśnie w tym wydarzeniu będzie jakiś po prostu super bohater, który przeniesie nas właśnie do rozdziału drugiego. Ponieważ oczywiście przypominam, że następny sezon właśnie po obecnym sezonie czwartym ma to być tak zwany Fortnite OG, tylko że w rozdziale drugim. No i właśnie, moi drodzy, teraz przechodzimy sobie do tematu tego rozdziału drugiego. W ostatnim materiale nieco mówiłem wam na temat tego, co właśnie ma się pojawić w takowym rozdziale drugim. Przy okazji na temat właśnie dat, jeżeli chodzi o daty, no to na szybko przypomnę, że sezon pierwszy ma dziać się od 2 listopada aż do 9. Następnie sezon drugi w rozdziale drugim ma być od 9 do 23, a sezon trzeci od 23 do 30 listopada, a 30 ma się pojawić jeszcze finałowe wydarzenie oczywiście rozdziału, które zakończy sezon właśnie OG, jak i również cały rozdział 5. Natomiast dostaliśmy nowe informacje dotyczące właśnie no, powrotu rozdziału drugiego. Na samym początku mamy to, że sezon drugi oraz trzeci będą po prostu no, podzielone na dwie części, czyli no, najprawdopodobniej w jednej części będzie kawałek tego sezonu, a w drugiej części no, drugi kawałek. Następnie, moi drodzy, będziemy mieli nowe modyfikacje do właśnie pojazdów, takie jak na przykład Lowrider. Przy okazji, moi drodzy, no to niektóre rzeczy z rozdziału drugiego. Następnie, moi drodzy, no to mają się pojawić specjalne właśnie kosmetyki do pojazdów. Przy okazji, no to niektóre rybki generalnie, moi drodzy, no to powrócą, takie jak na przykład Spicy Flopper. No i przy okazji, moi drodzy, no to będą również bossowie i NPC w giereczce. Także to akurat już nieco lepsze informacje niż te, które mieliśmy ostatnio. No i oczywiście, moi drodzy, przypomnę, że do takowego sezonu jeszcze zostało naprawdę wiele czasu, dlatego jak będziemy mieli jakieś nowe info, to jak najbardziej was o tym poinformuję, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. A my teraz przechodzimy do naprawdę ciekawego tematu, czyli do masy darmowych nagród, w tym również darmowych skinów. Natomiast zanim przejdziemy do takowego tematu, to chciałbym wam powiedzieć, że spod tego materiału dwie osoby mogą wygrać nowy starter pack, a jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić pod tym filmem łapeczkę do góry i w komentarzu napisać wasz nick z Fortnite'a. I to tak naprawdę tyle. Oczywiście, jak już mówiłem, do wygrania będą dwa starter paki, także każdemu życzę powodzenia. A my przechodzimy do pierwszych darmowych nagród, a bardziej no to takich właśnie nowych, ponieważ, no jak się okazuje, Fortnite ostatnio nas naprawdę miło zaskoczył. Na samym początku mamy nową właśnie gitarę do zdobycia dla każdej osoby, a jedyne co musicie zrobić, to wziąć udział w nowym koncercie Karol G, który jest już dostępny w Fortnite i musicie po prostu na nim sobie spędzić troszeczkę czasu i to tak naprawdę tyle. Jak spędzicie właśnie tam czas w tym koncercie, to otrzymacie specjalną gitarę na wasze konto. Oczywiście wiadomo, moi drodzy, że to nie jest jedyna nagroda, ponieważ Fortnite, no, w tym sezonie naprawdę zaskoczył. I mamy chociażby jeszcze Drogę Mistrzów, dzięki której możemy zdobyć naprawdę wiele ciekawych właśnie kół do pojazdu. Następnie możemy też zdobyć właśnie specjalny plecak FNCS-ów, jak i również specjalną emotkę, czyli szarża awangardzisty. I emotka ta pokazuje waszą obecną rangę w Fortnite. Co akurat myślę, że jest naprawdę bardzo spoko sprawą i jak najbardziej każdemu polecam to zdobyć. Natomiast no wiadomo, jest to nagroda, o której już niejednokrotnie wspominałem, tak samo jak też chociażby o właśnie grach rankingowych. Tutaj też szybko przypomnę, jest do zdobycia fajny plecak, fajny przy okazji kill-off i przejdziemy od razu do tych ciekawszych, takich grubszych nagród, ponieważ moi drodzy, dnia dzisiejszego odbędzie się ostatnia sesja FNCS Cupów, jak na obecną chwilę i do wygrania będzie naprawdę sporo rzeczy, ponieważ dnia dzisiejszego będzie turniej o
Champion Kuno i Renzo de Championa, czyli o nowe skiny, których jeszcze nie było. No jak się okazuje, no to oczywiście cały turniej będzie w porach, będzie on od 19 do 22, a w nagrodach mamy naprawdę mocarne rzeczy. Oczywiście wiadomo, top 1200 wygrywa, no i mamy chociażby te skiny, przy okazji mamy również Kill of FNCS-ów 2.0 i masę innych ciekawych dodatkowych rzeczy, także tutaj jest to do zdobycia dla każdej osoby oczywiście za darmo, natomiast jest tutaj jeden mały problem, ponieważ no musicie być w tych top 1200, co akurat, no, może być nie małym wyzwaniem, ale oczywiście, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ, no, Fortnite, jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o skiny, w tym sezonie naprawdę nas zaskoczył. Chociażby na start sezonu każda osoba dostała możliwość odblokowania skina Kataliny. No, o tym też już niejednokrotnie mówiłem, wystarczy, że pobierzecie Fortnite'a na telefon, przy okazji, no to wbijecie 100 tysięcy expa i to tak naprawdę tyle. Jak to zrobicie, to dostaniecie na wasze konto darmowego skina Kataliny. Natomiast to nie jest jedyny skin w tym sezonie, ponieważ jak się okazuje, no to Fortnite zaskoczył nas jeszcze nieco bardziej i, moi drodzy, finalnie dostajemy kolejnego skina, lecz tym razem też będzie on nieco trudniejszy do zdobycia. Mowa tutaj o tym oto specjalnym skinie właśnie Galaxii i z tego co wiem, to nazywa się on Andromeda. No i jeśli graliście w Fortnite'a od 3 grudnia 2022 do 16 sierpnia 2024 na Samsungu, możecie otrzymać cały ten zestaw za ponowne zagranie na urządzeniu Samsung właśnie poprzez Epic Games Store na Androida. Także no, jeśli macie generalnie Androida, przy okazji telefon z Samsungiem i już kiedyś graliście w Fortnite'a, to pobierzcie jeszcze raz, zagrajcie sobie z jedną, dwie gry i powinniście 22 września otrzymać cały zestaw Andromedy. Natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, to Fortnite nas zaskoczył, ponieważ nagrody z początku rozdziału 5 nadal są do odblokowania. Mowa tutaj o właśnie eksploatorce Emily, którą nadal możecie właśnie pozyskać w Fortnite'cie poprzez połączenie właśnie konta Lego, no i przy okazji konta Epic Games. Oczywiście musicie zrobić sobie konto na właśnie stronie Lego, przy okazji później połączyć je z kontem Epic i otrzymacie tego skina na wasze konto. Mimo tego, że było to na start obecnego rozdziału, to nadal możecie to właśnie zrobić. No i przy okazji do zdobycia w sklepie nadal jest właśnie to specjalny po prostu skin dla każdej osoby. A bardziej no to w sumie pakiet, czyli właśnie ten oto ziomek, czyli nie wiem dokładnie jak on się nazywa, ale chyba Tai czy coś takiego. Natomiast po odebraniu tego pakietu musicie zrobić parę wyzwań i wtedy otrzymacie go na wasze konto. Także tak, to nadal działa i też jestem naprawdę bardzo zdziwiony. Natomiast jak się okazuje, no to można to zdobyć, więc według mnie naprawdę spoko. Przy okazji, moi drodzy, no to bardzo spora część osób twierdzi, że właśnie Deadpoolowa rybka będzie też do zdobycia za darmo. Mimo tego, że chwilowo jeszcze niestety nie wiemy, kiedy takowa się pojawi. No ale wiemy, że na pewno się pojawi. Chociażby z okazji takiej, że Fortnite na specjalnej gali D23 nam to ogłosił, no i podobno mają być specjalne wyzwania u tego skina, natomiast osobiście to w to wątpię. Natomiast gdy takowy skin właśnie Deadpoolowej rybki się pojawi, to postaram wam się go rozdać, bo wygląda on naprawdę, ale to naprawdę, no po prostu spoko. No i przy okazji, no to też już niedługo pojawią się urodziny Fortnite'a. Do końca jeszcze nie wiemy, jakie będą właśnie nagrody, natomiast wiemy, że całe wydarzenie ma być właśnie zrobione w motywie galaktycznym, także to akurat bardzo ciekawa sytuacja. No i jak będziemy mieli jakieś nowe informacje na temat tego wydarzenia, to też was o tym poinformuję, więc subujcie kanał z dzwonkiem, a tym samym to by było na tyle, bo już nie będę na przykład wspominał też o takiej nagrodzie jak na przykład plecak Krosanta, który ma się pojawić przy najbliższej aktualizacji, bo o tym mówiłem przez ostatnie parę filmów i to by było na tyle. A, jest jeszcze jeden pakiet, czyli pakiet PlayStation, gdzie możecie zdobyć 4 emotki. Bym zapomniał, jak macie PlayStation, to macie 4 emotki za darmo. No, trzymajcie się, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco. Tak samo zostawcie tutaj łapeczkę do góry, ale w sumie myślę, że większość osób to zrobi, bo spod tego filmu przypomnę, że możecie wygrać 2 pakiety startowe. Tak samo, jeżeli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem Hexokod. Mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, to nic nie musicie pisać w komentarzu, ponieważ wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie na starter paki, a ja po prostu postaram się wszystkim przypiąć serduszka. Zobaczymy, ile tych komentarzy będzie. Ja byłem Hexo, trzymajcie się, yo!